Cześć. Dzień trzeci. Dzisiaj same perełki. Nad jedną z nich właśnie jestem. Stary młyn. Tu. W zasadzie gruzuje się, teraz bardziej się rozwala. Obstawiałem, że już nie będzie go w tym roku. Ale dzielnie się trzyma. A to tutaj to morskie oko, źródło jelenia. A jeleń to moja perełka, o czym zaraz się przekonacie. W najgłębszym miejscu Bagatela, 12 metrów tam dalej. Patrz, jaka woda czysta, że nog widać. A tu nie jest tak płytko wcale. Woda kiedyś płynęła tu stąd, po tych palach była deska i tam było koło, obracało się i napędzało. Potem był to młyn elektryczny. Dobra, jedziemy dalej, zobaczycie dalej. Jadąc stamtąd, ludzie często chodzą tamtą drogą, za tymi drzewami zaraz, oddalają się od tego miejsca. A ja uważam, że to jest najbardziej klimatyczne. Chcę zobaczyć, to dolina jelenia. Tam sobie płynie ten potoczek. No cóż, zobaczycie, jak będę nad samą wodą, na dole. Jak to będzie wyglądać. Chodź, rower. Co jakiś czas są mostki drewniane, kładki przychodzą na drugą stronę. Tu zaraz będzie właśnie jedna z nich. Tylko mówię, żeby do niej trafić, trzeba odbić w prawą stronę. Właśnie tak jak teraz idę, bo nie ma żadnego drogowskazu, nic wcześniej. Mam taką skarpę widać obsypaną. Wypłukane przez wodę. Coraz bardziej. Ale co tam. A właśnie to jest mowa o tym mostku. Tutaj od prawej widzę, też wychodzi sobie ścieżka, może było więc nawet iść. No, most tak się przechyla na lewo, coraz bardziej widzę. Tam na górę, w lewo. Przełom jelenia, tak wygląda. I będzie coraz bardziej, tu się skarpa podniesie do góry, będzie w takim wąwozie płynął sobie. A ten już zostanie tak, jak jest teraz, aż do prawie wodospadu. Powiedziałem sobie, że kiedyś go z buta przejdę do tej ostatniej śluzy w tą stronę, właśnie tam do wodospadu i tam dalej w sumie do ujścia, bo to wody jest w nim tyle, co tu widzicie, cały czas. Tylko później będą ją kaskady wodne, będą wodospadziki takie małe, więc tam będzie tylko więcej. Natomiast tak się idzie po tej wodzie. Pójdę, dosłownie. A jak widzicie, po prawej się już wyniosło do góry. Skarpa poszła. I teraz rzeka płynie sobie w takim wąwozie przez cały czas już. I to jest to, o czym mówiłem. Trzeba na przerzutkę uważać, żeby nie urwać. I to jest to. To już wam pokażę.
tu się charakter zmienia już. Więcej ma stopni wodnych takich małych. Zmienia się. I teraz ciekawostka. Skąd tu się woda wzięła? Zobaczcie. Wysiąpek jeden tutaj w tym miejscu. Woda podcieka cały czas. Aktywny teren źródliskowo. A teraz zobaczycie fajną skarpę. Ha, świetna jest. Ale zjeżdża się tutaj bezpiecznie, ale lepiej z tej strony. Gdzieś tutaj. Woda zaliczona. Widzieliście. Są dwie takie przeprawy. Ale wody jest więcej. W sensie tu się niecka zrobiła, głębiej jest, bo zamoczyły mi się stopy, a nie powinny. No. Co my tu mamy? Skarpę. Tam są szumy na Tanwi. Ja jadę w tamtą stronę. A zobaczycie zresztą, jak to wygląda zaraz. Bo to się zaczyna tak naprawdę. Taka piękna ścianeczka do podejścia. I hop, i hop, i hop, i hop, i hop. I tutaj zmiana. Przednie w dół, górę, tylne do góry. Jest i perełka. Voilà. To właśnie o sobie. Tak to wygląda. Amazing po prostu. Nie chcę się stąd wyjeżdżać. Tu bym sobie postawił leżak i słuchał cały dzień tej szumiącej wody. Pusto jest, fajnie, nie ma ludzi, nikt nie krzyczy. Jest się tylko dla siebie, tak można powiedzieć. Wodospad ja, no i rower. Czy w prawo? Myślę, że w lewo, ale w prawo jest cypelek, na którym meandruje rzeka. Trzymam, zaraz pokażę. Meandry jelenia. Na Cyplu w ogóle stajesz. Tutaj zawijamy. Tu. Tu kawałeczek i zaraz w prawo. I tam jeszcze kilka razy tak. Coś wam pokażę. Tutaj wznoszę się już do góry. Coraz bardziej zjeżdżam na skarpę. Jeleń sobie będzie płynął teraz dołem i skręcał w głąb doliny. Ja będę z tej strony na górze. Będzie go słychać, jak on tam będzie sobie szumiał. No ale na tą chwilę trzeba się z nim pożegnać. Do za niedługo, że tak powiem. O czym zobaczycie. Nie wiem, czy tu widać. Kaskada woda. Jedna tam jest, druga. Trzecia tam dalej. Tu jest akurat drzewo, ale tu jest czwarta. Tam jest piąta, dość wysoka.
odbiłem ze ścieżki w tą stronę, też wam pokażę. Surprise. Ale ktoś tutaj uczęszcza, bo to jest wydeptane. Jak widzicie, nie jest źle. Wszędzie gdzieś byli ludzie. Macie drugiego jelonka. Blisko? Proszę bardzo. Jest i on. Niespodzianka. Niespodzianka. Tego się nikt nie spodziewał. Mniejszy, niższy, ale... bardzo. Przełom jelenia tam na dole. Tu lekko 60 metrów w dół. Tam w tamtą stronę jest mostek. Ale to na spokojnie, po kolei. Dlatego mówię, tutaj nie ma nigdzie zejścia, bo jest pionowa ściana, z drugiej strony jest tak samo. Dlatego będę chciał tam tą wodą przejść. Porobić zdjęcia, filmy. Dobra, ja docieram do mojej pierwszej przeprawy zaraz, za paręset metrów. Zobaczymy, co tam jest na tym cyplu na dole. Tu zaraz będę wracał, ale powiem wam tak, patrzcie na to. Udało się. Pokażę wam, o co chodzi. Już stąd widzę tanew, więc wiem, że się udało. Wielkie rozlewisko tanwi na dole. Spójrzcie tylko. Nie wiem, czy będzie w GoPro widać. Dobra, chodźmy z tym interesem. Wierzcie mi, to jest tak stromo, że zjeżdżanie rowerem to jest po prostu zabójstwo. Zdecydowanie. Poza tym jest ślisko, bo jest mokro. I zaś będzie zaraz trochę. Nóżki w tubkę dostaną. Sam piaseczek. Poco loco, na roztocze fatem. Czeka to tych, którzy będą chcieli pojechać. Dodatkowo rowery będą z sakwami. To wiecie, ile to kilogramów do góry trzeba będzie targać. Ja już 40 kilo mam za sobą tutaj noszenia. Powiem szczerze. Ua. A ten rower waży dzisiaj tylko 15. A gdzie reszta balastu? Deski się łamią, trzeba uważać. Pokrzywia, ała, ała, ała. Tanew, zmiana rzeki. Jesteśmy na Tanwiu już. Parówką. Kto szuka, ten znajduje. Tu jest taka stromizna. Jakbym tu na dupie zjechał, to bym nie wrócił. Tu jest skarpa. Obsuwa się wszystko do rzeki. A ja wpadłem tam do wody. Faktycznie. Tak, bo była łąka. Ale numer. Ale numer. Kto szuka, ten znajduje.
60 metrów lekko ma. Ja pierdziurę. No świetne. Patrzcie na to. Tu po tym piasku to by nie wszedł do góry z powrotem. Musiałby się tu łapać tych korzeni i wspinać do góry. Tak, poznaję, tam wpadłem do wody. Tam jest podmokłe. O, tu, dokładnie w tym miejscu. W tym lesie. Tam jest górka, widać nawet w tym lesie ten. No i z tej górki zdjęcie zrobiłem, z tej skarpy. Hej. Bo to jest następna. Tak mnie korciło, mówię, zobaczę. Tu się nawet da zajść. Wiecie co? To jest pomysł. Chciałbym zrobić zdjęcia. Chociaż mam nadzieję, że się kurwa nie obsunie. Będę mógł wrócić z powrotem, a nie z nurtem. Patrzcie ile wrzosów z prawej po lewej. Same wrzosowiska. Jak pięknie zakwitnięte. Ostatnia prosta do Borowych Młynów. Borowe Młyny. Jest zakaz biwakowania, ale ja już tutaj biwakowałem. Ja myślę, że to nie będzie problem, żeby się tu rozbić namiotami w tym miejscu. Jest no sporo miejsca, nie ma za bardzo też gdzie w pobliżu. A tu jest jeszcze tak, że zobaczcie, akurat nie ma, już pobierali to. Jak ja byłem, to było drzewo przygotowane i patyki, no leżą jeszcze jakieś pozostałości. No, bo tu worek z patykami, drewno do rozpalania, do palenia. Początkowo tam były namioty na końcu, ale potem się tutaj przeniosłem w to miejsce. I z rano tutaj leśnicy jeździli po tej drodze, to ale nikt mi problemów nie robił. No, a kąpiel w tanwi zimnej, może to było bezcenne przeżycie. Woda parowała dosłownie. Rezerwa szymów nad Tanwią, jakby ktoś pytał. Zaraz pokażę wam parę fajnych rzeczy. Parę, żeby tylko. Patrzcie na to. Jaka drabina. Wiecie co to jest? Replika przejścia granicznego za czasów zaboru rosyjsko-austriackiego. Tu mamy ruskich, a Austrii tam dalej, zaraz wam pokażę. To jest austriacka, tutaj właśnie. Austriacy sobie stali na granicy, a tam Ruscy i patrzyli na siebie sokolim wzrokiem. To teraz jestem w Austrii. Nie da się zamknąć. Zablokowany jest.
No, bo ktoś by się w nocy zdziwił. Szlaban zamknięty, jeden, drugi. Postawić tu oficera. A z tej tam ruskiego. To co to by było? Dobra, jeszcze jeden punkt. Młyn w Rybnicy. I to jest koniec na dzisiaj. Ale schowany. Ha, ha. Na Rybnicy, no. Proszę bardzo. Voila. O Jezu, wygląda obłędnie. No. Kawa budy. Nie ma koła niestety. Tu powinno być. A chyba nie powinno tu być. Jak to działało? Nie mam pojęcia. Powiedziałbym, że to koniec na dzisiaj. Udało mi się zrealizować wszystko chyba, co założyłem. Skarpa znaleziona, nas zapasowano z tego dnia znaleziona. Fajnie. Ja jestem już przed Suścem, który widać tam z daleka. Czas na jakiś obiadek. Znaczy później obiadek. Zastęp. No. I trzeba się powoli pakować na jutro już na powrót. No niestety, zeszło, ale fajnie było. Dużo zdjęć, dużo wspomnień naprawdę przywiozę stąd. Jest co opowiadać. No to co, robaczki, do następnego. Pa, pa.